10 największych wrogów piłkarskich, 10 Intermediolan, AC Milan. Włoskie kluby z Mediolanu Inter to 18-krotny mistrz tego kraju. Pierwotna nazwa klubu brzmiała Football Club Internazionale Milano, co oznaczało, że nowo powstała drużyna będzie otwarta zarówno na piłkarzy innych narodowości, jak i włoskich. Barwy klubu to czarny i niebieski. Ta tradycja przetrwała właściwie od samego początku. AC Milan jest najbardziej utytułowanym zespołem w historii na szczeblu międzynarodowym. 18 oficjalnych trofeów. Tradycyjnie AC Milan nazywany przez kibiców na całym świecie, po prostu Milanem, był klubem związanym ze środowiskiem robotniczym i związkami zawodowymi, podczas gdy inny pierwszoligowy zespół z Mediolanu, Inter, był wspierany przez bogatych kibiców. Obecnie podział ten uległ zatarciu. Podstawą obu klubów była właśnie wzajemna niechęć do siebie dwóch grup społecznych, robotników wspierających Milan i bogaczy wspierających Inter. Ciekawostką jest stadion. Otóż zarówno Milan, jak i Inter rozgrywają mecze na tym samym stadionie. Jednakże, gdy gra Milan, stadion nazywamy San Siro. Zaś gdy gra Inter, stadion nazywamy Giuseppe Meazza. Liverpool FC Manchester United Liverpool Football Club to angielski klub piłkarski z siedzibą w Liverpoolu. Jest to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Anglii. 18 Osiemnastokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, siedmiokrotnie zdobywał puchar Anglii oraz ośmiokrotnie puchar ligi angielskiej. Ponadto pięciokrotnie wygrywał rozgrywki Pucharu Europy lub Ligi Mistrzów, co jest najlepszym osiągnięciem wśród wszystkich angielskich klubów. Manchester United to angielski klub piłkarski z siedzibą w Stretford w hrabstwie Greater Manchester. Dwudziestokrotnie został mistrzem Anglii, zdobywał także 12 Pucharów Anglii, pięciokrotnie triumfował w rozgrywkach. O Puchar Ligi. Ponadto jest jedną z najbogatszych i najpopularniejszych drużyn na świecie. Żeby zrozumieć źródło nienawiści pomiędzy kibicami klubów z północno-zachodniej części Anglii, trzeba się cofnąć do czasów brytyjskiej rewolucji przemysłowej. Liverpool i Manchester były jednymi z największych ośrodków przemysłowo-ekonomicznych w całym regionie. Liverpool słynął ze swojego portu, natomiast Manchester z niezwykle wydajnych fabryk. Ostatecznie miasta zmuszone były do współpracy, Port był jednym z głównych punktów zbytu dla Manchesteru. Korzystały na tym oba miasta. Pod koniec XIX wieku wraz z kryzysem gospodarczym zwanym Długim Kryzysem i spadkiem cen kontrakt handlowy pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem przestał być opłacalny. Import dóbr z portu Liverpoolu często okazywał się droższy niż import towarów z Hull. Znajdującego się po drugiej stronie kraju. W tych okolicznościach rozpoczęto budowę kanału manchesterskiego, który z czasem stał się źródłem spadku znaczenia portu w Liverpoolu oraz jednocześnie przyniósł bezrobocie w mieście Beatlesów. Uważa się, że to było głównym źródłem antypatii pomiędzy mieszkańcami obu miast. Oczywiście rywalizacja aglomeracji nie polegała wyłącznie na powiązaniach ekonomicznych. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój miast oraz wzrost ich znaczenia jako środków kulturowych. Zarówno Liverpool, jak i Manchester dożyły i dążą do dominacji również w tej materii. Na tym gruncie wyrosły dwa największe kluby w Anglii Liverpool i Manchester United. Dodatkowo kluczowi piłkarze otwarcie wyrażają niechęć, a niekiedy nawet nienawiść wobec rywali. Wayne Rooney od zawsze wskazywał swoją antypatię do Liverpoolu. Jest to związane z jego wychowaniem w Evertonie. Również Gerard nie ukrywał swoich emocji w stosunku do Manchesteru. W jednym z wywiadów, gdy były pokazywane zbiór koszulek, które Gerard wymienił z przeciwnikami na boisku, nie było żadnej z logiem United. Kapitan Liverpoolu Przyznał, że taka koszulka nigdy nie znajdzie się w jego domu. Legia Warszawa Lech Poznań Legia Warszawa to klub piłkarski z siedzibą w Warszawie, występujący w ekstraklasie. Założony w 1920 roku, kontynuujący tradycję drużyny legionowej z 1916 roku, od lat 90. XX wieku zajmuje pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów ekstraklasy, będąc zarazem jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów piłkarskich na arenie międzynarodowej. Lech Poznań to klub piłkarski z siedzibą w Poznaniu, występujący również w ekstraklasie. Klub ten cieszy się sławą wielką ze względu na niedawne osiągnięcia, bo zaledwie 10 lat temu był na takim poziomie jak Chester City czy Juventus Turyn, z którym dwukrotnie zremisował, eliminując go z Ligi Europejskiej. To był 2010 rok dokładnie. W Poznaniu nikt Legii nie lubił, bo Warszawa kojarzyła się z kongresówką, nad którą miano poczucie wyższości wywodzącej się jeszcze z czasów rozbiorowych. Dodatkowo Legia postrzegana była jako pomnik komunizmu, który zbudował swoją siłę na złodziejskich praktykach pozyskiwania zawodników poprzez pobór do wojska. W latach 80. XX wieku niechęć przerodziła się w nienawiść po słynnej bójce w Częstochowie. Już nie było subtelnego złodzieje. Mecze z Legią często kończyły się bójkami z policją i burdami. Tak tę niechęć tłumaczy Radosław Majszak dla Głosu Wielkopolskiego. Fatalne zachowanie się Warszawieków podczas finału pochoru Polski w 2004 roku, jeszcze kiedy to odbierający medale Poznaniacy zostali zaatakowani na trybunie honorowej Stadionu Wojska Polskiego, zaogniły stosunki między Lechem a Legią. Celtic FC Rangers FC. Celtic to szkocki profesjonalny klub piłkarski z siedzibą w Glasgow w Wielkiej Brytanii, grający na co dzień w szkockiej lidze, założony 6 listopada 1887 roku przez irlandzkich imigrantów. Rangers to klub piłkarski z siedzibą również w Glasgow w Szkocji. W sezonie 2017-2018 występujący w szkockiej lidze. Rangers jest najbardziej utytułowanym przedstawicielem piłki nożnej na świecie, będąc 54-krotnym mistrzem Szkocji oraz mając wywalczone 33 Puchary Szkocji, 27 Pucharów Ligi Szkockiej, a także Puchar Zdobywców Pucharów, zdobyty w 1972 roku po wygranej na Camp Nou z Dynamem Moskwa. Od końca lat 90. XX stulecia Rangers toczą rywalizację z lokalnym przeciwnikiem Celtykiem, a ich derbowe pojedynki nazywane Old Firm Derby Rozgrywane były już 402 razy. Ich niechęć wynika z dość nietypowej sytuacji. Otóż Celtic to klub katolicki i uczęszczają na jego mecze katolicy, zaś Rangers jest klubem protestanckim. Ciekawe, prawda? Wisła Kraków, Krakowia Kraku. Wisła Kraków to klub piłkarski z siedzibą w Krakowie, spadkobierca tradycji piłkarskich wielosekcyjnego TS Wisła Kraków, z którego w grudniu 1997 roku wydzielono sekcję piłki nożnej mężczyzn tworząc sportową spółkę akcyjną. W swojej historii Wisła wywalczyła 13 tytułów Mistrza Polski, 13 tytułów wicemistrza Polski, 4 Puchary Polski, Puchar Ligi Polskiej oraz Superpuchar Polski. Krakowia-Kraków to najstarszy nieprzerwanie istniejący piłkarski klub sportowy w Polsce, założony 13 czerwca 1906 roku. Niektórzy mówią, że ich wojna na dobre zaczęła się od upadku komunizmu. Do końca lat 80. Wisła grała pierwsze skrzypce jako klub milicyjny i była pupilkiem władzy. Krakowia rosła w jej cieniu, a wraz z nią rosła wielka nienawiść. Szeroko pojęta wolność była solidnym gruntem do rozwoju ruchów chuligańskich. Młodzi ludzie potrzebowali zajęcia i autoryzacji. Znaleźli go właśnie w bojówkach. Jest inna teoria, która mówi, że zaczęło się w trakcie wojny, kiedy sympatycy Krakowi pomagali Żydom, zaś Wiślacy za nimi nie przepadali. Co też jest wątpliwe, bo informacje o burdach w Krakowie można znaleźć w gazetach jeszcze z początku lat 30. Także od czego się zaczęło dokładnie nie wiadomo. Liverpool FC Juventus. O Liverpoolu opowiadałem już. Juventus to włoski klub piłkarski założony 1 listopada 1897 roku jako SC Juventus przez grupę uczniów z Liceum. Juventus jest najbardziej utytułowanym klubem we Włoszech. Ma na koncie 33 oficjalne tytuły mistrza kraju, 12 pucharów Włoch i 7 superpucharów Włoch. Zaczęło się od tragedii na Heysel, jeśli chodzi o konflikt Liverpoolu z Juventusem. Jest to określenie wydarzeń z 29 maja 1985 roku na stadionie Heysel w Brukseli. Przed finałowym meczem Pucharu Europy pomiędzy Juventusem a Liverpoolem doszło do starć między angielskimi i włoskimi kibicami, w wyniku których śmierć poniosło 39 osób. Zamieszki zaczęły się około godziny 19. Fani Liverpoolu bez problemu przedarli się przez małe ogrodzenie i zaatakowali kibiców Juventusu. Włoscy kibice zaczęli uciekać, tratując się nawzajem. Część osób została przygnieciona 3-metrową ścianą, która zawaliła się pod naporem tłumu. Mimo to mecz rozegrano, a Juventus z Michalem Platinim i Zbigniewem Bońkiem w składzie wygrał z Liverpoolem 1-0, zdobywając po raz pierwszy w historii puchar Europy. Warto wspomnieć o udziale w zamieszkach kibiców AS Romy i Lazio Rzym, gdyż w półfinale kibice Liverpoolu zostali zaatakowani przez włoskich kibiców właśnie związanych z tymi klubami, i tak, atak na Juventus miał być zemstą. Nie zmienia to faktu, że po tych wydarzeniach rozpoczęto wielką rewolucję bezpieczeństwa na stadionach. W 2005 roku 20 lat po tragedii na Heysel obie drużyny Juventus i Liverpool spotkały się w ćwierćfinale rozgrywek Ligi Mistrzów. Był to pierwszy mecz tych klubów od czasu pamiętnego finału Pucharu Europy. 5 kwietnia 2005 roku na stadionie Liverpoolu Anfield rozgrywano pierwszy mecz który miał szczególną oprawę. Obie jedenastki na murawy wprowadzili byli piłkarze obu klubów, Michel Platini i Jan Rasch, uczestnicy finałowego meczu na Heysel. Nieśli oni transparent, na którym widniały herby klubów oraz hasło In Memory and Friendship. Piłkarze zaś uczcili pamięć ofiar meczu na Heysel minutą ciszy, podczas do której angielscy fani z kartonów utworzyli na trybunie napis Amicia. Czy jakoś tak to się czyta? W każdym razie z włoskiego przyjaźń. Reakcje fanów Juventusu na ten gest były bardzo różne i skrajne. Większość kibiców oklaskiwało gest Anglików, lecz byli również tacy, którzy odwrócili się plecami, pamiętając straszne chwile z tamtego meczu. Legia Warszawa, Polonia Warszawa. O legi wspominałem, Polonia Warszawa zaś to klub piłkarski z siedzibą w Warszawie. Jest to drugi klub piłkarski, który powstał w Warszawie i obecnie pozostaje najstarszym istniejącym klubem w stolicy. Najstarsza ogólnie była Korona Warszawa, która później zresztą została wchłonięta przez Legię Warszawa. Polonia Warszawa jest również pierwszym wicemistrzem Polski w dziejach futbolu i pierwszym mistrzem Polski po II wojnie światowej. W tabeli wszechczasów Ekstraklasy zajmuje 13. miejsce. W 2013 roku zdegradowano ją do niższej klasy rozgrywkowej z powodów finansowych. Na temat nienawiści klubowej jest wiele teorii. Na pewno jej początek to okres komunizmu, gdyż wcześniej Polonia i Legia nie tylko obdarzyły się sympatią, ale nawet dzieliły stadion, ten przy Łazienkowskiej. Pierwotnie był to stadion polski. Polonii. Później dołączyła tam Legia. Z czasem dla Polonii wbudowano lepszy i nowocześniejszy stadion, ten przy Konwiktorskiej. Więc większa na swoje czasy Polonia przeniosła się na konwiktorską, a legia została na mniejszym stadionie. Dziś oczywiście ten legi jest większy. Problem zaczął się, gdy Polonia idąc z duchem patriotyzmu przyjęła patronat biednych kolei rezygnując z bogatych, ale komunistycznych sił wojskowych. Komunistom zależało na własnym klubie w stolicy, więc patronat wojskowy zaproponowali legii. Ci się zgodzili. Mimo podziału politycznego i niechęci całej Polski do legii, Polonia nadal pozostała. Wierna w Warszawie, tak samo zresztą jak Legia. Ciekawostka jak dejna, dziś bohater strzelał gora dla Polski, to ludzie na stadionie buczeli, bo grał w Legii, komunistycznym klubie, gdzie więc zaczęła się wojna Polonii z Legią. Jest zdarzenie, które wskazują zarówno kibice Polonii, jak i Legi. W latach 80. bądź 70. której różne wersje spotykałem, polonia grała mecz koszykówki. Na trybunach pojawił się antykomunistyczny transparent oprawa kibicowska. Na wyjście o tym kibice Legi przyszli powstrzymać przyjaciół polonistów, wywiązała się bójka i tak doszło do kosy między Legią a Polonią, która trwa do dziś. Kibice Legii wskazują, że komunistyczna przeszłość to tylko przeszłość i jest historia została już wybielona przez patriotyczne współczesne podejście, kibice Polonii nadal pamiętają pompowanie warszawskich pieniędzy przez komunistów w legię. Argentyna, Brazylia. Reprezentacja Brazylii jest najbardziej utytułowaną narodową drużyną piłkarską na świecie. Jako jedyna w historii pięć razy zdobyła Puchar Świata, ponadto ośmiokrotnie była najlepsza w rozgrywkach o Copa América oraz czterokrotnie triumfowała w rozgrywkach o Puchar Konfederacji. Są jedyną reprezentacją, która uczestniczyła we wszystkich Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. Reprezentacja Argentyny w Piłce Nożnej 17 razy startowała w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej, a także trzykrotnie zajmowała drugie miejsce. Wygrywała również 14 razy Copa America, tyle samo razy była druga, czterokrotnie trzecia. Łącznie w historii wystąpiła w tych rozgrywkach 41 razy, pod tym względem ustępuje jedynie reprezentacji Urugwaju. Argentyna triumfowała również dwa razy na Igrzyskach Olimpijskich, w Atenach i w Pekinie. W Mistrzostwach Świata nie brała udziału za każdym razem, nie dlatego, że się nie dostała, ale dlatego, że był okres, kiedy Argentyńczycy bojkotowali Mistrzostwa. Super Classico de las Americas, czyli super América. No właśnie, rywalizacja dwóch symboli piłki nożnej z Ameryki Południowej urosła do tego stopnia, że ich mecze są uznawane za puchar, w którym biorą udział tylko oni. 12 razy była mistrzem Brazylia, pierwszy raz w 1914 roku, ostatni raz w 2018 roku. Całkiem niedawno 1-0 Brazylia wygrała po wielkich męczarniach, tym bardziej, że Argentyna grała bez Messiego. Messi jest najlepszy na świecie, jak myślisz inaczej, to nie masz czego tu szukać, po prostu nie mamy o czym gadać. No Argentyna wygrała pięć razy ostatnio w 2017 roku, także zauważcie jak wielkie jest po prostu zwracanie uwagi na piłkę nożną no właśnie w Ameryce Południowej. Że nawet mecz towarzyski jest dla nich częścią pucharu, tak bardzo im zależy na tym, żeby być po prostu najlepszym. Boca Juniors River Plate Trochę argentyńskiej piłki, która absolutnie nie ustępuje tej europejskiej. Klub Atletico Boca Juniors to argentyński klub sportowy założony 3 kwietnia 1905 roku w Buenos Aires, w portowej dzielnicy La Boca na Plaza Solis przez grupę pięciu włoskich imigrantów pochodzących w większości z Genui. Klub Atletico River Plate to klub sportowy założony. 1901 roku w Nunes, dzielnicy Buenos Aires. Swoje mecze rozgrywa na Stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. To najwięksi rywale w Argentynie. No i tutaj mamy sytuację bardzo podobną do Włoch, bo Boca Juniors to klub robotniczy, zaś River Plate należy bardziej do ludzi zamożnych, inteligencji. Kibice Boca Juniors mówią, że ich klubowi kibicuje dokładnie połowa i jeden człowiek, choć badania wykazują, że na linii River Plate Boca Juniors to zaledwie 40 40% ludzi jest za Boca Juniors. FC Barcelona Real Madrid. FC Barcelona to hiszpański wielosekcyjny klub sportowy istniejący od chwili założenia drużyny piłkarskiej, czyli założony w 1899 roku przez grupę Szwajcarów, Anglików i Hiszpanów. Z czasem stał się katalońską instytucją o dużym znaczeniu społecznym. Drużyna piłkarska należy do najbardziej utytułowanych zespołów w tej dyscyplinie. Ma na koncie 25 mistrzostw w Hiszpanii. Aktualnie gra w nim najlepszy piłkarz na świecie, Leo Messi. W przeszłości w barwach klubu występował Ronaldinho czy Maradona. Real Madrid to klub sportowy powstały w 1902 roku. Słynie głównie z sukcesów istniejących od chwili założenia drużyny piłki nożnej, która 33 razy zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, 13 razy puchar Europy, a także wiele innych trofeów w tym przyznany w 2000 roku przez FIFA tytuł najlepszego klubu XX wieku. Real Madrid odegrał ważną rolę w historii hiszpańskiej i światowej piłki nożnej. To z inicjatywy jego działaczy powstał Puchar Króla. Przed argumentami historycznymi Poczytam wam trochę e, takich argumentów z różnych stron internetowych hiszpańskich, właśnie kibiców obu klubów. Na początek, co kibice Realu myślą o Barcelonie? Messi jest piłkarzem, bo Barcelona szprycuje go chemią. No, faktycznie, Messi jest karłem, i działacze Barcelony go wyleczyli. Jakby ktoś nie wiedział, oglądanie meczów Barcelony to jak oglądanie gali Oscarowej, o czym pewnie świadczy gra aktorska, niektórych piłkarzy. Zatrzymanie się przy piłce kochają bardzo wszyscy komentatorzy, a słuchanie kolejnych godzin zachwytów, spazmów i okrzyków ekscytacji doprowadziłoby do białej gorączki. A co ci z Barcelony myślą o realu? Najlepsze jakie znalazłem. Cristiano Ronaldo to panienka, która na boisko zaplątała się w drodze na lekcję baletu. Real to klub faszystowski oraz frankistowski, a pewnie jedno jest gorsze od drugiego, tylko nie wiadomo które od którego. To zapamiętajcie, bo to ważne. Real to żaden klub, tylko zwykła maszynka do Kupowania najlepszych piłkarzy globu. No, to były żarty, a jak wygląda historia? Wynika to pierwotnie z polityki. Real Madrid jest dumą Hiszpanii, FC Barcelona, dumą Katalonii, regionu, który jest podległy Hiszpanii, a chce niepodległości. Dodatkowo kluby reprezentują zupełnie różne podejście do tematu piłki. Barcelona jest zdecydowanie bardziej latynoska, że tak powiem, przynajmniej w taki sposób działa. Stawiana wychowanków i wirtuozów są po prostu zjawiskowi, zaś Real to klub bardziej europejski, finansowy, instytucjonalny. Bardziej złożony i poukładany niż Barcelona, przepełniona indywidualistami. I to jest w sumie przykład światowego rozłamu piłki na tę bardziej indywidualną i na tą bardziej systemową. Barca i Real, tak naprawdę, symbol światowej piłki nożnej.